Cześć, witam Cię w szóstym odcinku naszego podcastu Sprawny programista. Dzisiaj kontynuujemy temat. Czy warto, czy nie warto być programistą? Ja się na tym przede wszystkim, dlatego że wokół programowania, wokół IT narosło naprawdę bardzo dużo ro różnego rodzaju mitów. Mamy też dużo takiego fumu informacyjnego. I bardzo trudno jest w tym wszystkim się połapać, szczególnie kiedy w ogóle zaczynamy naszą przygodę z, z programowaniem. Tak chcemy wejść do tej branży, słyszymy z jednej strony, że jest naprawdę bardzo fajnie, że można całkiem fajnie zarobić, że ta praca też jest ciekawa, a jednocześnie dochodzą do nas informacje, że może jednak nie wszystko jest tutaj tak kolorowo. A na samym początku, kiedy nie jesteśmy jeszcze w środku, kiedy jeszcze nie pracowaliśmy jako programista, po prostu trudno w tym wszystkim się połapać, no bo nie mamy odpowiedniej wiedzy, żeby po prostu przefiltrować te informacje. No i założenie jest takie, żeby pomóc ci właśnie. Zbierając tego typu informacje w jednym miejscu, odfiltrować te wszystkie rzeczy i podjąć taką bardziej świadomą decyzję. W ramach tej serii zderzymy też kilka często powtarzanych mitów o naszej branży, i całościowo przygotowałem dla Ciebie 25 takich mniej oczywistych plusów oraz minusów tej branży, z którymi możemy się spotkać. No, wyszło tego całkiem sporo, dlatego też postanowiłem podzielić to na dwie części. W tym. W tej poprzedniej, pierwszej części w ramach poprzedniego odcinka skupiliśmy się na samych minusach, nie można powiedzieć, ta ciemna strona tak, naszej branży. Dzisiaj natomiast przechodzimy do tej przyjemniejszej, lepszej połówki, czyli skupimy się przede wszystkim na plusach, czyli tym, co oferuje nam nasza branża. Mam taką cichą nadzieję, że to, co wcześniej mówiłem, nie zniechęciło Cię do tej branży, bo naprawdę jest to świetne miejsce, gdzie po prostu warto być. Natomiast jak każda inna branża, każde inne miejsce, ma też swoje blaski i cienie. Także w poprzednim minusy, tym razem skupiamy się na samych plusach, a jest ich całkiem sporo i przygotowałem 17 takich najczęściej występujących plusów. Punkt pierwszy. Rynek pracownika i wysoki deficyt specjalistów. Cały czas na rynku pracy jest większe zapotrzebowanie na pracowników niż uczelnie są w stanie nam dostarczyć i też niż osoby po prostu są w stanie same się nauczyć, dlatego że też warto tutaj pamiętać o tym, że niekoniecznie musimy być po jakiejś specjalistycznej uczelni w IT mamy jakby tą zaletę, że też jesteśmy w stanie tego wszystkiego nauczyć się po prostu samodzielnie, ewentualnie korzystając z różnego rodzaju dodatkowych programów, jak chociażby naszego kierunek Java. I w efekcie tego, że brakuje nam tych ludzi, tylko tutaj jakby celowo zaznaczam, że brakuje nam specjalistów, bo to nie jest tak, że brakuje nam kogokolwiek do pracy. Nie, brakuje nam ludzi z odpowiednią wiedzą, z odpowiednimi umiejętnościami, czyli po prostu brakuje nam z specjalistów. I to prowadzi do takiej sytuacji, że mamy coś takiego jak rynek pracownika. W praktyce wygląda to w ten sposób, że to pracodawca zabiega, by pracownicy pracowali u niego, a nie odwrotnie. No bo skoro brakuje firmom odpowiednich ludzi, no to muszą w jakiś sposób przekonać tych ludzi, wykupić ich po prostu z rynku. Jak wygląda to w praktyce? Jeżeli mamy odrobinę większe doświadczenie, a w przypadku programowania, np. osoba, która ma już około 5 lat doświadczenia, nazywana jest seniorem, czyli osobą naprawdę już z dużym doświadczeniem. A porównując to do jakiejkolwiek innej branży, 5 lat doświadczenia jest to tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc całkiem mało. Tutaj natomiast mówimy już o osobie bardzo doświadczonej. I tego typu osoby mogą w praktyce naprawdę prawie że przebierać w różnego rodzaju ogłoszeniach o pracę. Nieraz spotkałem się np. z taką sytuacją, jak wejdziemy na, na Linkedin, to osoby właśnie z większym doświadczeniem na przykład piszą na swoim profilu, że dziękuję i już nie przyjmuje dodatkowych ogłoszeń o pracę, dlatego że mamy na Linkedinie wielu różnych rekruterów, którzy aktywnie poszukują właśnie tego typu potencjalnych kandydatów i odzywają się do nich. Więc kolejne jakby potwierdzenie na to, że to firmy szukają ludzi, a nie ludzie szukają firmy. Tylko no, pamiętajmy, że cały czas mówimy o specjalistach. Dobrze, mamy rynek pracownika i drugi powiązany z, z tym punkt, czyli zarobki. No niewątpliwie wysokie e, zarobki. Finanse, jeżeli chodzi o IT, są taką jedną z częściej podawanych zalet, no przede wszystkim też dlatego, że to fajnie się niesie w tego typu informacje. Kiedy podamy jakieś wyższe wynagrodzenie, szczególnie kiedy zostawimy to też z niższymi pensjami w innych branżach, to na pewno przyciąga to naszą uwagę. Dodatkowo, jeżeli porównamy to też do innych zarobków, Właśnie szczególnie w Polsce, bo Polska pod tym względem jest bardzo specyficzna, no to wygląda to na pewno bardzo interesująco. Czemu Polska jest tutaj taka specyficzna? Dlatego, że. Będąc w Polsce, pracując tutaj u nas lokalnie, mamy stosunkowo niskie koszty życia, no bo żyjemy tutaj. Natomiast bardzo często nasi klienci są w bogatszych krajach, krajach, gdzie po prostu jakby ta stopa życia jest na dużo wyższym poziomie. I tego typu firmom po prostu opłaca się zatrudniać nas Polaków i płacić nam w złotówkach. I niekoniecznie musimy szukać sobie wtedy bezpośrednio klientów, którzy na przykład są ze Stanów Zjednoczonych, czy ze Szwajcarii, ale jakby to, że my możemy dostarczać wartość dla naszych klientów zdań, na przykład tworząc dla nich oprogramowanie, buduje, że te firmy, które nawet lokalnie w Polsce zatrudniają swoich pracowników, musiały się do tego dostosować. No bo jakby rynek to wymógł, bo ja jako programista mam do wyboru albo pracować dla lokalnej firmy. W, tutaj powiedzmy w Gdańsku czy w Warszawie, albo dla firmy ze Stanów Zjednoczonych. No i wiadomo, że o ile nic innego nie będzie jakby tutaj blokującego, no to wybiorę tą firmę, która oferuje nam lepsze warunki. Więc to wymogło na lokalnych firmach też podniesienie tych stawek, ale nawet te nasze lokalne firmy jeżeli wytwarzają jakieś, jakieś oprogramowanie tutaj w Polsce, to też ich klienci bardzo często są z całego świata, więc jakby ta zdalna praca tutaj powoduje, że te stawki niewątpliwie rosną. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tak zwane widełki płacowe. W IT jest to już tego rodzaju standard, że jeżeli mamy ogłoszenie o pracę, to podawane są od razu widełki płacowe, czyli ta minimalna kwota oraz maksymalna, na jaką możemy liczyć na danym stanowisku. I naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza, bo wtedy ja jako pracownik jakby od razu wiem na co mogę liczyć, jeżeli będę aplikował na dane stanowisko, więc jakby odsiewamy od razu wtedy ogłoszenia. Które w ogóle mnie nie interesują, ale również powoduje to, że mamy taką przejrzystość, mamy jasność i zmusza to też tak naprawdę cały rynek, żeby do tego się dostosować. Wyrównuje to też wynagrodzenie w ramach różnych firm, więc unikamy takich skrajnych sytuacji, że w jednej firmie zarabiamy na przykład o połowę czy nawet dwa razy mniej niż w innej, skoro widełki są jawne, więc jakby firmy też muszą na tym etapie ze sobą kurować, czyli Mamy rynek pracownika, firmy konkurują między sobą wynagrodzeniem, żeby przyciągnąć do siebie pracowników. Natomiast w pewnym momencie dosyć trudno jest już konkurować tylko i wyłącznie samym, samym pieniędzmi, samym wynagrodzeniem, dlatego firmy zaczynają też kombinować w inny sposób, na przykład oferując różnego rodzaju dodatkowe benefity. Także przechodzimy do punktu trzeciego właśnie dodatkowe benefity. No bo kiedy już nie mogę podnieść, Wyżej tej pensji, bo zaczyna mi się to po prostu nie do końca spinać, albo nawet mi się spina, ale przychodzą do mnie pracownicy i pytają o najróżniejszego rodzaju rzeczy. Na przykład mówią, że u naszej konkurencji. Jest dofinansowanie do opieki medycznej, albo u naszej konkurencji oferują kartę multisportu. No więc firmy wprowadzają też takie rzeczy do siebie. No i ta lista benefitów jest naprawdę bardzo długa. Wymieńmy tylko kilka z tych najczęściej występujących. Prywatna opieka medyczna, karta multisportu, czy jakieś dofinansowanie do siłowni, możliwość darmowej nauki języków obcych, co tak naprawdę w dużej mierze jest uzasadnione, bo jeżeli pracujemy z zagranicznymi klientami, więc firma też zyskuje na tym, że lepiej znamy chociażby angielski. Prywatna opieka przedszkolna dla dzieci, co też jest jak najbardziej uzasadnione, bo jeżeli nasze dzieci są zaopiekowane, jeżeli nie musimy na własną rękę szukać dla nich jakiegoś zajęcia, tylko wiem, że e, ktoś nimi się po prostu zajmuje, to jesteśmy w stanie jakby bardziej skupić się na naszej pracy pokój zabaw, piłkarzyki, PlayStation, czy może takie rzeczy jak Pizza Day, owocowe czwartki, ale wiele innych rzeczy, jak chociażby dofinansowanie do dojazdów, czy do parkingu, co w dużych miastach? też jest całkiem dużym problemem, szczególnie, że wiele firm ma swoje biura gdzieś tam w centrum, gdzie trudno się zatrzymać, ewentualnie te koszty parkingu są wyższe, o ile oczywiście jeździmy do biura, dlatego że teraz też coraz częściej po prostu przenosimy się na pracę zdalną, która tak naprawdę też jest jednym z dodatkowych benefitów, dlatego że nie w każdej branży jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. To jest tylko przykładowa lista, wiadomo, że w przypadku różnych firm naprawdę równie to wygląda. Kolejny, czwarty punkt, który również można by podciągnąć przed te dodatkowe benefity, są to elastyczne godziny pracy. Jest to coś, co ja osobiście bardzo sobie cenię, dlatego że nie chciałbym już wrócić do warunków, do warunków, w których muszę być na stałą, sztywną godzinę w pracy, czyli powiedzmy pracuję od 7 do, do 15, trochę jak praca w fabryce na zmianę. Tutaj w przypadku IT jest to naprawdę rzadkość i w większości firm mamy typowe elastyczne godziny. Często wygląda to w ten sposób, Sposób, że mamy tak zwane core godziny, czyli dogadujemy się w ramach zespołu, na przykład od 10 do 14, czyli za 4 godziny z, z 8, że to są sztywne godziny, w których wszyscy członkowie zespołu powinni być dostępni. Czy to pracujemy w biurze, więc jesteśmy wtedy w biurze, czy to pracujemy ono zdalnie, więc wtedy jesteśmy w tych godzinach online i to jest moment na taką synchronizację między nami pracy. Najczęściej wtedy organizuje się spotkania. Też jeżeli ktoś będzie miał potrzebę z nami porozmawiać, to wtedy jakby jest dużo większa szansa, że będzie, że się dogadamy na taką rozmowę. Natomiast pozostałe cztery godziny robimy już w dogodnym dla nas momencie. Ja osobiście na przykład bardzo lubię pracować z samego rana, natomiast wtedy większość innych członków. Zespołu po prostu śpi, więc nie mielibyśmy kiedy, kiedy się synchronizować, ale wiele osób pracuje też na przykład wieczorami. Też odrobinę to inaczej wygląda, kiedy mamy typowo międzynarodowy zespół i wtedy mamy osoby w ramach różnych stref czasowych. Jest to jakby. Kolejne takie połączenie, kiedy nie tylko pracownik na tym zyskuje, ale również firma, bo przez to, że ja mam takie elastyczne godziny i zdarza mi się czasami pracować rano, czasami gdzieś wieczorem na chwilę zerknąć, łatwiej jest mi połączyć tą pracę, synchronizować się z osobami, które na przykład pracują w Indiach czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast gdybym pracował w tych sztywnych godzinach od 7 do 15, byłoby to na pewno dużo większym problemem. I punkt piąty, czyli branża odporna na losowe zdarzenia. Branża IT okazała się dosłownie i w przenośni kuloodporna. Kryzys gospodarczy, pandemia, wojna. Te wszystkie rzeczy niewątpliwie bardzo negatywnie wpłynęły na e, wiele branż. Niektóre nawet bardzo, bardzo negatywnie. Możemy chociażby przypomnieć sobie, co działo się z restauracjami jeszcze nie tak dawno. Więc co się działo wtedy w IT? Rzeczywiście u nas też doszło do różnego rodzaju zamieszania i zawirowań, no i trudno się temu dziwić. Ostatecznie programiści zatrudniani są w naprawdę najróżniejszych firmach, no często też w firmach, które w trakcie tych trudnych sytuacji bezpośrednio ucierpiały na tych zdarzeniach. Natomiast to nie tylko wpłynęło negatywnie na takie firmy jak na przykład na restauracji, ale też na cały rynek. No bo jeżeli firma ucierpiała, firma musiała jakby siłą rzeczy zwolnić pracowników, bo nie dostarczała żadnej wartości, nie miała pieniędzy, na rynku pojawiało się dużo wolnych osób, no i to też negatywnie wpływało na cały rynek, no bo skoro mamy wyrzut większy wyrzut osób na rynku, no to firmy nie musiały już tak bardzo zabiegać o tych pracowników. To też powodowało różnego rodzaju cięcia kosztów, czasami też w skrajnych wypadkach nawet masowe zwolnienia. Takie sytuacje też jak najbardziej miały miejsce, no i nie ma tutaj co się dziwić, że z punktu widzenia poszczególnych jednostek rzeczywiście były to bardzo przykre, bardzo niemiłe sytuacje. Natomiast jeżeli spojrzymy na to odrobinę szerzej, spojrzymy tak już w trochę dłuższej perspektywie czasów, spojrzymy też z punktu widzenia całej branży. To tak naprawdę nie było aż tak źle. Nawet teoretycznie w tym najgorszym momencie, kiedy wiele firm upadało, kiedy wiele osób straciło pracę, to dalej w IT mieliśmy bardzo dużo firm, które rozwijały się, które aktywnie szukały cały czas nowych pracowników. Nawet wiele firm, które miały taką bardziej ugruntowaną pozycję, które całkiem nieźle się odnalazły w tamtej sytuacji, bo wykorzystały ten trudny moment, żeby ściągnąć lepszych ludzi z rynku. No może, jeżeli ktoś stracił pracę, a był dobrym specjalistą, no to szkoda tak naprawdę, żeby taka okazja się marnowała. Więc firma, która w tamtym momencie miała pieniądze, po prostu można powiedzieć, że niewielkim kosztem ściągała takiego pracownika do siebie. A ponieważ zatrudniła go w stosunkowo trudnym momencie, istnieje całkiem spora szansa, że dogadają się na jakiś dłuższy okres. Więc firma jak najbardziej też na tym zyskiwała. Dobrze, podsumowując, nie obiło się tutaj bez różnego rodzaju zawirowań, jednak często dużo niższych, dużo mniejszych niż miało to miejsce w przypadku innych branż. A my przechodzimy do punktu szóstego, czyli do współpracowników. No i ten punkt jest odrobinę specyficzny, dlatego że niektóre osoby mogłyby ludzi pracujących w IT zaliczyć bardziej jako minus niż na niż plus, ja natomiast jakby nie mam tutaj wątpliwości, że dla mnie jest to bardzo duży plus. Natomiast niezależnie od tego, jak na to patrzymy, prawda też jest taka, że w tej branży jest bardzo dużo różnego rodzaju indywidualistów, różnego rodzaju oryginałów, no, ludzi, z którymi niewątpliwie trudno się trudno się. Nudzić. Można powiedzieć, że też mamy sporo takich pozytywnie zakręconych osób, ale też jest dużo osób, które mają naprawdę ogromną wiedzę, dużo inteligentnych osób, z którymi można porozmawiać na najróżniejsze tematy, nie tylko tematy związane bezpośrednio z programowaniem. Ja osobiście uważam, że praca z tymi osobami to jest naprawdę czysta przyjemność. Tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, a to, że ta dobra sytuacja, również finansowa w całej branży, przekłada się na mniejszą ilość konfliktów na tym tle dlatego że jeżeli mamy zapewnione te podstawowe rzeczy my po prostu jako ludzie czy nie musimy się martwić o nasz byt nie musimy się martwić o to czy by starczy nam na ratę kredytu hipotecznego po prostu jesteśmy zaopiekowani pod względem finansowym Jesteśmy po prostu spokojniejsi, tak? Trudniej wyprowadzić nas z równowagi, nie jesteśmy tak przeczuleni na swoim i na, na innym punkcie. A w IT niewątpliwie można powiedzieć, że te podstawowe nasze potrzeby są zaopiekowane. A dobrze opłacany specjalista, który jeszcze dodatkowo jest szanowany w swojej pracy, no nie musi walczyć o te bardzo podstawowe rzeczy. Z reguły będzie odnosił się w taki bardziej pozytywny sposób do swoich współpracowników. Punkt siódmy, tani dostęp do materiałów edukacyjnych edukacyjnych i stosunkowo niski próg wejścia. Trudno o inną branżę w której mamy tak łatwy dostęp i tak też tani dostęp lub nawet w krajnym wypadku całkowicie darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych. Nie stać się na to żeby pójść na studia nie stać się na to żeby pójść na jakiś kurs czy nawet kupić książkę. Ok, wszystko jest do ogarnięcia, dlatego że w internecie znajdziesz tak naprawdę wszystko za darmo. Nie chcesz korzystać z internetu, możesz korzystać też bezpośrednio z, z dokumentacji. Więc jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście, niekoniecznie będzie to w 100% optymalne, ale jest to możliwe. Kolejna rzecz. Brakuje Ci doświadczenia w CV? też nie jest tutaj to taki duży problem, dlatego że wystarczy napisać jakiś projekt na swoim domowym laptopie, wrzucasz taki projekt na GitHuba i już mamy czym się pochwalić, już mamy coś, co zastąpi nasze doświadczenie. A porównaj to teraz na przykład z kosztami i wysiłkiem, jaki trzeba włożyć w zdobycie doświadczenia w jakichś innych branżach, jak chociażby, jeżeli chcemy pracować jako prawnik, jako lekarz. Takie tego typu osoby no, muszą włożyć na pewno dużo więcej wysiłku w zdobycie tego pierwszego doświadczenia, ale też bardzo często dużo większe finanse. W przypadku programistów bardzo często wystarczy trochę chęci, trochę czasu, a wszystkie pozostałe rzeczy jesteśmy w stanie załatwić sobie za stosunkowo nieduże pieniądze. Natomiast też tutaj pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy mamy te pieniądze, to po prostu łatwiej jesteśmy w stanie niektóre rzeczy osiągnąć. Ok, wiele informacji jesteśmy w stanie znaleźć w internecie, natomiast ponieważ dopiero uczymy się tego oprogramowania, to też mamy trudność w weryfikacji tych informacji. Tutaj nie jest problemem to, że nie ma tych informacji. Często problemem jest, że jest ich zbyt dużo i nie wiemy, na czym się skupić. I często warto po prostu zapłacić za przyspieszenie tego rozwoju. Na przykład decydując się na jakieś szkolenie, bo tam mamy to wszystko fajnie ułożone w proces, i jeszcze mamy osobę, która nami się zaopiekuje, pomoże nam przez to przejść. Jeżeli chodzi też o sam ten próg wejścia, czyli ilość rzeczy, których musimy nauczyć się na samym początku, trochę pozorom też nie jest ona aż taka duża. Dlatego, że żeby na przykład zacząć pracę jako programista freelancer, czyli sami szukamy sobie klienta na stosunkowo nieduże zlecenia, tak naprawdę pierwsze zlecenia jesteśmy w stanie dostać już przy bardzo niedużych umiejętnościach. I to na przykład powoduje, że wielu nastolatków zaczyna w ten sposób sobie dorabiać. Dorabia w ten sposób, dostaje jakieś pieniądze, a jednocześnie zdobywa doświadczenie, jeśli uczy się nowych rzeczy, i później dzięki temu łatwiej będzie im. Podjąć już pracę w ramach jakichś większych projektów. Punkt ósmy. Niska odpowiedzialność zawodowa. To też jest bardzo ciekawy punkt, którego bardzo często my nie, nie doceniamy, dlatego że nie zastanawiamy się o tym, a my, tak naprawdę, jako programiści, bardzo rzadko mamy większą odpowiedzialność zawodową. Tutaj, w naszym wypadku, jeżeli coś się wysypie, to może przestanie na przykład działać gdzieś koszyk w jakimś sklepie. Ktoś nie będzie w stanie złożyć zamówienia, ewentualnie jakiś kierownik nie będzie w stanie wygenerować raportu, bo coś zepsuliśmy w naszym raporcie. No, można powiedzieć, że przykra sytuacja, ale z drugiej strony też tragedii tak naprawdę nie ma. A jeżeli byśmy porównali to. Do pracy innych specjalistów, jak chociażby wspomniany wcześniej lekarz. No w tym wypadku, jeżeli popełnimy jakiś błąd, to może dojść już do tragedii. Prawnik też bardzo często może być to trudna sytuacja albo bardziej skrajny przypadek, jak kontroler lotów. No, nie chciałbym osobiście pracować na takim stanowisku. Na pewno nie czułbym się z tym komfortowo, jakby z tak dużą odpowiedzialnością, a wiadomo, że błędy po prostu czasami się zdarzają. I OK, w IT w programowaniu też możemy trafić do takiego projektu. Powiedzmy, że trafimy do jakiegoś projektu, gdzie będziemy pisali system odpowiedzialny za bezpieczeństwo, może będziemy pracowali dla wojska, czy jakiś inny system medyczny, czyli będziemy wspierali tego naszego lekarza. Natomiast w takiej sytuacji nie jesteśmy, albo przynajmniej bardzo rzadko jesteśmy na tej pierwszej linii, kiedy to tylko i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo tej sytuacji. I często też mamy dodatkowe osoby, które jakby. Jeszcze weryfikują wszystko to, co robimy. Mamy też jakieś inne, często na przykład fizyczne systemy zabezpieczeń, wszystko, żeby zminimalizować to ryzyko. Więc, okej, okay, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale mamy dodatkowe narzędzia, które pomagają nam e, zmniejszyć te ryzyka. Punkt dziewiąty. Programowanie to rozwiązywanie łamigłówek. Przez naszej codziennej pracy programistycznej bardzo często musimy rozwiązywać najróżniejsze problemy, najróżniejsze łamigłówki, zarówno te takie malutkie, gdzie po prostu podejmujemy jakąś decyzję. Albo jakieś większe projekty, gdzie bardzo często wygląda to w ten sposób, że mam jakiś duży problem, zadajemy odpowiednie pytania, dzielimy to na coraz mniejsze, coraz mniejsze problemy, aż jesteśmy w stanie to już rozwiązać. Więc na pewno musimy wiedzieć, jakie pytania zadawać, co, co zadziało się wcześniej, co zadzieje się później, kto będzie potrzebował tych informacji, albo w ogóle skąd ta informacja do mnie. Przyszła. Często też musimy mierzyć się z takimi problemami czy z takimi pytaniami, łamigłówkami jak to, dlaczego u mnie działa, a nie działa na środowisku testerskim, może środowisku produkcyjnym. U mnie działało, a klient mi zgłasza, że nie działało. To jest grane, co, o co chodzi? Albo jakim cudem w ogóle to działało do tej pory, skoro patrzę na kod i widzę jednoznacznie, że to nigdy nie powinno działać, a jednak przez ostatnie dwa lata kod był i z jakiegoś powodu działał. Ewentualnie co mam. Zrobić, żeby przyspieszyć ten mój kod dziesięciokrotnie, bo nagle dostałem 100 razy więcej danych i nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc są to niewątpliwie różnego rodzaju wyzwania, z którymi na co dzień musimy się mierzyć. I oczywiście, jeżeli jesteśmy osobą, która lubi tego typu wyzwania, która właśnie lubi rozwiązywać tego typu łamigłówki, to na pewno odnajdziemy się w takim środowisku. Też warto wspomnieć o tym, że taka aktywna praca umysłowa, właśnie rozwiązywanie takich problemów ćwiczy cały czas nasz umysł, więc łatwiej później nam jest rozwiązywać takie lub inne problemy, bo przywykliśmy do tego, wyćwiczyliśmy ten nasz mięsień umysłowy. Punkt dziesiąty, również związany z tym, czyli programowanie zmienia sposób myślenia, dlatego, że jak często rozwiązujemy tego typu problemy, to uczymy się to robić w odpowiedni sposób i kiedy następnym razem przyjdzie do nas problem, czy to Bezpośrednio z pracą, jak dostajemy całkowicie nowe zadanie do rozwiązania. Czy nawet też taką prostą sytuację z życia codziennego. Kiedy coś nam się zepsuje w, w domu, czy mamy jakąś trudniejszą sytuację rodzinną, no to nie załamujemy już rąk, tylko przez to, że nauczyliśmy się rozwiązywać problemy, do tego podchodzimy też w podobny sposób. Jest problem? Zastanawiam się, co ja w tym momencie mogę z, z tym zrobić. Nie wiem, jak to zrobić od razu, no to zaczynam zadawać pytania. Zbieram te informacje, może dzielę ten duży problem na jakiś mniejszy. Podchodzę do tego tak typowo zadaniowo. I to jest naprawdę bardzo wygodne wyjście, bo dzięki temu właśnie nie, nie załamujemy rąk, tylko widzimy za każdym razem jakąś dodatkową łamigłówkę, przy której możemy się odrobinę pobawić i którą na pewno jesteśmy w stanie rozwiązać. Kolejna rzecz, którą często też wynosimy z pracy, to takie podejście do automatyzacji. No bo skoro w pracy jestem w stanie wiele rzeczy zautomatyzować, to też tutaj jestem w stanie zastanowić się, w jaki sposób to zoptymalizować. Co mogę zrobić, żeby zrobić to lepiej? Co mogę zrobić, żeby następnym razem tego typu problem do mnie nie przyszedł? Co to wszystkie rzeczy, których uczymy się właśnie w, w pracy? No i po pewnym czasie. Wychodzimy też do takiego wniosku, że właściwie to nie ma zbyt wielu problemów, z którymi nie jestem w stanie się uporać w skończonym czasie. Daj mi tylko odpowiednią ilość czasu i jestem w stanie rozwiązać praktycznie dowolny problem. Oczywiście na ten moment nie mam bladego pojęcia, z czego zacząć, ale nie przejmuję się już tym, bo wiem, jakby nauczyłem się tego moim dotychczasowym doświadczeniem, że doszukam sobie tych informacji, zadam odpowiednie pytania. I będę w stanie rozwiązać ten czy jakikolwiek inny problem. A my przechodzimy do punktu 11, czyli programowanie to przyszłość. No, nie ma wątpliwości, że wszystkie tematy związane z IT, związane z programowaniem, są to na pewno dziedziny, z którymi no, musimy zaprzyjaźnić, a może chcemy nawet zaprzyjaźnić się na dłużej i są to zawody przyszłości. Ta branża. Cały czas się rozwija, powstaje cały czas wiele nowych firm. Te firmy zmieniają swoją strukturę, i przez to potrzebują tak naprawdę nas, jako programistów, jako informatyków, bo nie tylko programistów, ale ogólnie ludzi związanych z IT, żeby pomóc im w tym procesie, bo niektóre rzeczy są automatyzowane, wiele rzeczy. Przenosimy cały czas do internetu. Wiele rzeczy wcześniej robiliśmy ręcznie. Teraz, na przykład, wprowadzamy do tego systemy CRM, które przechowują te informacje. To jest pierwszy krok, tylko przechowanie informacji. Później zastanawiamy się, jak zrobić to wydanie, jakie informacje z tego jesteśmy w stanie przygotować. Więc potrzebujemy programisty, który przygotuje, na przykład, raport. Na podstawie tego raportu znowu wyciągniemy jakieś informacje, więc może będzie potrzebny kolejny programista, który pozwoli nam gdzieś tam to zautomatyzować, wprowadzić. Jakieś ulepszenia w tym naszym procesie. Więc tak, jak najbardziej cały czas potrzebujemy coraz więcej programistów, ale co znowu warto wspomnieć, nie potrzebujemy kogokolwiek, tylko potrzebujemy specjalistów. Specjalistów, którzy rzeczywiście są w stanie dostarczyć nam tą wartość dla naszego klienta. I to było też bardzo mocno widać, tak jak wspominałem, w ostatnich zawirowaniach, czy to, co już sobie omówiliśmy, związanych z wojną, związanych z pandemią, ale obecnie również obserwujemy to w związku z coraz szybszą i większą. Popularyzacją sztucznej inteligencji. Okej, okay, są tu zawirowania których nie unikniemy tak naprawdę, dlatego że technologia bardzo szybko się zmienia. No ale czy to znaczy, że zabraknie nam pracy? Nie, no już w tym momencie widać, że ok, tego typu rzeczy zmieniają naszą pracę, bo jak porównamy to, co robimy na dzień dzisiejszy z tym, co robiliśmy chociażby 5 lat temu, często ta nasza praca wygląda zdecydowanie inaczej. Zostały wprowadzone nowe rozwiązania, zostały wprowadzone nowe e, biblioteki, ale mimo wszystko dalej mamy jakieś problemy, problemy, gdzie musimy się zastanowić, jak to rozwiązać. Które później automatyzujemy, które później rozwiązujemy. W tym czasie korzystamy po prostu z innych narzędzi. Między innymi teraz coraz częściej wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję, która pomaga tak naprawdę nam w rozwiązaniu tych problemów. Nie mogę powiedzieć, że nie, przez to mam mniej pracy. Nie, moja praca po prostu w ostatnim czasie odrobinę inaczej wygląda. Dwunastka. Ogromna satysfakcja. Rozwiązywanie łamigłówek, rozwiązywanie swoich i cudzych problemów, możliwość tworzenia nowych rzeczy, często dosłownie z niczego, naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonująca praca. Dlatego, że na koniec dnia patrzysz na to swoje dzieło i masz świadomość, że to, co udało ci się zrealizować, komuś pomogło. Może niekoniecznie będzie to coś wielkiego, może to będzie jakieś usprawnienie, na przykład w raporcie, ale na początku dnia. Klient był niezadowolony, jego raport nie działał, a w tym momencie jego raport działa, dostarczyliśmy dla niego wartość, i klient ci pisze po prostu z podziękowaniem: OK, dziękuję ci, super robota, udało ci się. Taka niewielka rzecz, ale naprawdę daje ogromną satysfakcję. Trzynastka, ciągle nowe i ciekawe rzeczy. Teoretycznie można by powiedzieć, że od kilkunastu lat pracuję nad aplikacjami IT. Można też powiedzieć, że robię praktycznie to samo ale praktyka pokazuje, że nic bardziej mylnego, dlatego że przez te wszystkie lata naprawdę wiele rzeczy się zmieniało i te rzeczy cały czas się zmieniają. Korzystywane przeze mnie technologie no, zmieniały się już kilkukrotnie. Na początku zaczynałem w ogóle pracować jako programista PHP, teraz już od ładnych kilkunastu lat skupiam się głównie na aplikacjach jawowych, ale nawet w obrębie samej Java też wiele rzeczy się zmieniło. Wcześniej na przykład bardzo często pracowaliśmy na... W wielkich monolitach, teraz coraz częściej pracujemy na systemach rozproszonych, więc ta technologia cały czas się zmienia, ale zmieniają się też problemy biznesowe. Co firma, co projekt to tak naprawdę inne problemy biznesowe, które rozwiązuje. Też sama specyfika tych firm, w których pracowałem. Jest naprawdę bardzo różna. Miałem okazję pracować w małych firmkach, takich firmkach rodzinnych, w startupach, które dosłownie walczyły o przetrwanie, a ostatnio coraz częściej pracuję w dużych międzynarodowych korporacjach. No i kiedy zestawimy te dwie specyfiki firm, naprawdę praca w nich wygląda w całkowicie inny sposób. Mamy te firmy, ale zmieniają się też po drodze branże, czyli to właśnie te problemy biznesowe, które rozwiązuje. Przez ponad rok pracowałem w banku. Bardzo ciekawy projekt, no ale musiałem się też nauczyć, się, jak od środka działają te wszystkie systemy bankowe. Teoretycznie wiemy, jak to działa, przynajmniej tak z punktu widzenia użytkownika, bo logujemy się do banku, widzimy, że tam mamy pieniądze, jesteśmy w stanie zrobić przelew, ale dopiero kiedy zaczynamy pracować nad tymi systemami, to jakby dogłębnie poznajemy tą wiedzę. Kolejny projekt, jak pracowałem dla ubezpieczyciela, no, stałem się specjalistą od ubezpieczeń. Teraz, jak podpisuję polisę OC chociażby na samochód, to mam większą świadomość, jak to wszystko działa pod spodem. Kolejny projekt, jak pracowaliśmy dla systemu zarządzania produkcją, czy później kolejny dla, nad usługami terenowymi. Za każdym razem ty, jako programista, musisz się wcielić w tego specjalistę, po prostu, żeby zrozumieć to wszystko, żeby móc później zaimplementować to w naszej aplikacji. Więc za każdym razem coś nowego, jakiś nowy, ciekawy biznes, nowe problemy do poznania i do rozwiązania. 14. Wielkie możliwości i wszechstronność branży. Programowanie i IT to wielkie i różnorodne możliwości. Lubisz pracować w samodności po nockach? Okej, okay, dobrze. Poszukaj pracy jako niezależny konsultant w jakimś zdalnym projekcie. Może totalnie w drugą stronę, tak? Totalnie przeciwnie. Lubisz pracować z ludźmi oraz preferujesz różnego rodzaju wyjazdy służbowe do klientów też dobrze, możesz znaleźć projekt, który ci to umożliwi. Zostań liderem technicznym zespołu, czy zacznij pracę jako Scrum Master. Jak najbardziej jest taka możliwość w IT. Praca w IT daje bardzo dużo możliwości i przy odrobinie chęci jesteśmy w stanie znaleźć pracodawcę, który będzie wspierał te nasze potrzeby. Tutaj po prostu są ku temu odpowiednie możliwości. I punkt 15, czyli uniwersalna wiedza. Programiści z całego świata mają do rozwiązania bardzo podobne problemy. No nie ma większego znaczenia tak naprawdę czy pracujemy w Polsce, pracujemy w Stanach, czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Podobne problemy do rozwiązania, też podobne narzędzia, z których będziemy korzystali i to wszystko powoduje, że ta nasza wiedza jest wyjątkowo uniwersalna. Więc jesteśmy w stanie Pracować praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, ale też jesteśmy w stanie czerpać z wiedzy, z doświadczeń ludzi z różnych krajów. Kiedy szukamy jakiegoś wsparcia, jakiegoś specjalisty, nie musimy ograniczać się tylko do ludzi, którzy są stosunkowo blisko do nas, tylko możemy tej ekspertyzy poszukać naprawdę w wielu różnych miejscach. Taka uniwersalność wiedzy sprawia też, że w razie potrzeby, jeżeli będziemy mieli taką chęć, dużo łatwiej będzie nam zmienić kraj, w którym mieszkamy. No bo to co nauczyłem się tutaj pracując w Polsce, spokojnie mogę przeprowadzić się do jakiegokolwiek innego kraju i tam też będzie jakaś firma, która będzie potrzebowała moich umiejętności. Oczywiście jeżeli będziemy w stanie się dogadać, no ale tutaj mówimy przede wszystkim o znajomości języka angielskiego, a pracując w IT bardzo często po prostu mamy taką umiejętność. A nawet jeżeli nie będę chciał pracować w lokalnej firmie w innym miejscu, to przecież też mogę pracować zdalnie. No i tutaj dochodzimy właśnie do szesnastego punktu, czyli do pracy zdalnej. No, wspominaliśmy już o tym kilkukrotnie. No, możliwość pracy zdalnej, czy to całościowo zdalnej, czy nawet częściowo zdalnej, gdzie co jakiś czas musimy pojawić się w biurze, jest niewątpliwie ogromnym plusem. Nie mamy tych dojazdów do pracy, mamy dużo niższe koszty, też jakby komfort naszej pracy jest na dużo wyższym poziomie. Chcesz pracować z domu, tak jak ja, cieszyć się tym, że możesz. Łatwiej łączyć to z życiem prywatnym, łatwiej łączyć to z czasem z dziećmi. Jak najbardziej masz taką możliwość. A może chcesz pracować, nie wiem, z Tajlandii, z, z Teneryfy i w ten sposób jakby spełniać się w tym, jak najbardziej masz taką możliwość. Też możesz znaleźć klientów, dla których będziesz w ten sposób pracować. I punkt. Siedemnasty, ostatni już na naszej liście, czyli ogrom możliwości usamodzielnienia się. Programiści, którzy nie chcą pracować dla kogoś, mają też duże możliwości przejścia tutaj na swoje. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie pracy na kontrakcie, na przykład jako freelancer, ale również taką możliwość założenia swojej własnej pełnoprawnej firmy i rozwijania swojego własnego projektu, na przykład jakiejś swojej aplikacji. I tutaj niewątpliwie wpływają na to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, związana po prostu z wysokimi zarobkami, dlatego że w momencie, kiedy zarabiamy więcej, zaspokoimy te wszystkie nasze podstawowe potrzeby, mamy też odrobinę więcej czasu, zapewnimy sobie odpowiednią poduszkę finansową, jesteśmy dużo bardziej taki, tacy skorzy do zaryzykowania czegoś, czyli na przykład spróbowania własnych sił z własnym przedsięwzięciem. No i druga rzecz. Też jako programiści my mamy możliwość tworzenia czegoś, mamy możliwość przygotowania jakiejś aplikacji, no bo skoro na co dzień... Robimy to w naszej pracy, to nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, abyśmy po godzinach, czy po prostu też w ramach naszej pracy, ale pracy dla siebie przygotowali jakąś aplikację i w ten sposób zrobili jakiś produkt, i później spróbowali go na przykład sprzedać na wolnym rynku. Więc jak najbardziej też mamy taką możliwość, i praktyka pokazuje, że wielu programistów właśnie w ten sposób widzi swoją przyszłość, że próbują swoich własnych sił już jako niezależne firmy. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o 17 plusów które dla ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać do tego, żeby przynajmniej zainteresować się branżą. Starałem się w miarę rzetelnie przedstawić te wszystkie plusy i minusy. Jest tego całkiem sporo. Niektóre z tych rzeczy dla jednego będą plusem, dla innego będą minusem. Dlatego zostawiam dla ciebie tą listę. Zapoznaj się z nią jeszcze raz na spokojnie i po prostu podejmij taką możliwie jak najbardziej. Świadomą decyzję, czy dla ciebie jest to odpowiednie miejsce, gdzie chcesz się spełniać. Ja ze swojej strony zapewniam, że jest to na pewno miejsce warte e, rozważenia. Na koniec zachęcam, żeby jeszcze zastanowić się na chwilę, jak tego typu warunki mogłyby wpłynąć na Twoje życie. Jak tego typu stabilna praca, która naprawdę daje też ogromną satysfakcję, daje też odpowiednie wsparcie, wpłynęłaby na to, co obecnie robisz i na to, jak obecnie się czujesz. Jak to Twoje życie na przykład by się zmieniło, gdyby była możliwość pracy zdalnej. W jakiś czas mam okazję porozmawiać z ludźmi, którzy przeszli tego typu transformację, czyli wcześniej nie pracowali w jakimś innym miejscu, ale nauczyli się programowania, zmienili tą branżę i jak słyszę te opowieści, to widzę, jak życie tych osób po prostu się zmieniło. Często w momencie, kiedy jesteśmy już w środku, tak jak ja już od wielu lat w tej branży, to przestajemy zwracać uwagę na niektóre rzeczy. Natomiast osoba, która jest świeża w tym, zaczyna dopiero właśnie uwypuklać te, te benefity, do których ja po prostu już... Przy, przywykłem. I dopiero właśnie takie rozmowy uzmysławiają mi, jak wielkie tak naprawdę mamy szczęście, będąc tutaj w środku. Tyle, jeżeli chodzi o plusy, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. I jeszcze na sam koniec mam dla Ciebie dwa zaproszenia. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. Na blogu pod adresem stormit.pl łamane na system możesz odebrać dostęp do darmowego nagrania 10 kroków, czyli system, który pozwoli Ci zmienić branżę i zostać programistą w 6 do 12 miesięcy. Możesz o tym nagraniu myśleć jako o takiej gotowej czekliście. Czekliście, gdzie po prostu prowadzi Ciebie przez kolejne punkty i wiesz, co jest do zrobienia. Wiesz, co trzeba zweryfikować, wiesz, czego trzeba się nauczyć i to prowadzi gdzieś tam przez kolejne te kroki przy właśnie przy zmianie branży. Uzyskasz też nam dostęp do dwóch e-booków. Pierwszy e-book, osiem rzeczy, które musisz poznać, żeby dostać pierwszą pracę jako junior developer, czyli zebrane takie podstawowe wymagania, czego musimy się nauczyć oraz Java Sheet, czyli wchodzimy już głębiej jeżeli chodzi o naukę Javy. Jest tam też możliwość dołączenia do naszej prywatnej grupy osób, które interesują się programowaniem, które uczą się tego programowania. Całkiem rozrosła nam się ta grupa, bo obecnie mamy już ponad 4000 osób, które interesują się tym tematem. I drugie zaproszenie. Jeżeli chcesz uczyć się programowania i myślisz o tym na poważnie, to zapraszam Cię do współpracy ze mną, dlatego że w ramach Storm IT prowadzę szkolenia pod marką kierunek Java i kierunek Java jest to program, który dosłownie za rączkę prowadzi Cię przez twoją pierwszą aplikację w Java, czyli totalne początki, jeżeli chodzi o programowanie, przez naukę składni Java, przez programowanie obiektowe, też przez pierwszy code review, dlatego robimy przeglądy kodu, ale również później do bardziej zaawansowanych rzeczy, takich jak znajomość baz danych, znajomość Springa, czyli wchodzimy już w frameworki, uczymy się też Docker'a, ale później też już pomagamy znaleźć ci pracę, czyli są materiały, które pomogą ci przygotować twoje Pierwsze CV jako programista, i później wspólnie zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, żeby pomóc Ci w znalezieniu tej pierwszej pracy jako programista. Czyli można powiedzieć, że taka pełna droga od samego początku, właśnie do pierwszej pracy w IT. Tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Trzymaj się Ciepło i do usłyszenia. Cześć!